O, chyba jesteśmy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Popatrzcie, jaka niespodzianka, dzisiaj nie jestem sama. Nie mogłam się doczekać, kiedy będę mogła się podzielić z Wami, Violetką, koleżanką moją, z którą łączy nas piękna historia. Chyba powiem, nie było to w planie, ale tak szybko powiem, zanim tutaj podłączacie, to osoby, które będą oglądać powtórkę, będą miały szansę posłuchać. Wiele, wiele lat temu byłam szczęśliwie na pewnym szkoleniu pewnej wspaniałej organizacji. Spatium, powiem nazwę, a co zmieniła absolutnie moją mentalność. Szkolenia ze Spatium były genialne. I na pewnym szkoleniu w Warszawie usiadłam w drugim rzędzie. Usiadłam w drugim rzędzie. Słuchajcie, za kim? Za mną. Nigdy nie zapomnę. Nigdy nie zapomnę, jak Violetka odwróciła się do mnie, uśmiechnęła. Ja po prostu mam ten obraz w głowie, w sercu, cały czas mi towarzyszy, bo ten jeden ułamek sekundy powiedział mi, że ta kobieta będzie częścią mojego życia. To był tylko ułamek sekundy, ale ja już wiedziałam, że będzie nas coś łączyć. I słuchajcie, okazało się później, dzień dobry, cieszę się, że jesteście. Zaraz przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu. I rzeczywiście później ten kontakt co jakiś czas do nas wracał, tak? Bo tak to jest, że jeśli coś ma być nasze, coś energetycznie jest nasze, z nami spójne, to będzie do nas wracać, będzie pukać, będzie się odnawiać. Aż to weźmiemy i w końcu wzięłyśmy i jesteśmy razem. I to jest, dzisiaj jest w ogóle niesamowite, bo Violetka przyleciała do mnie samolotem z rana, więc świętujemy. Dlatego też nasz teleporanek dzisiaj jest opóźniony. Ale cieszę się, że jesteście, cieszę się, że i tak to nagrywamy. Będzie przepiękny fragment, który spróbujemy później, albo może nie spróbujemy, ale powiemy coś od siebie, dlaczego, co nam mówi i dlaczego akurat ten fragment właśnie wspólnie przed chwilą wybrałyśmy. Fragment będzie pochodził z Paulo Coelho znowu dzisiaj, z Alchemika. Chcesz przeczytać? Nie, czytać. Ale teraz jedną istotną rzecz. Postanowienia są zaledwie początkiem. Gdy człowiek podejmuje już decyzję, to trochę tak, jakby skoczył w wartki strumień, który porywa go w kierunku, o jakim mu się nawet nie śniło w chwili, gdy ją podejmował. Gdy człowiek podejmie już decyzję, to trochę tak, jakby skoczył w wartki strumień, który porywa go w kierunku, o jakim mu się nawet nie śniło w chwili, gdy ją podejmował. Dokładnie. A, króciutki fragment, ale patrzcie, jaki wymowny. Ja w swoim życiu doświadczyłam wiele razy sytuacji i non-stop dlatego tak to mówię, bo wiem, że Wy też doświadczacie takich sytuacji. Dajcie znać w komentarzach, czy się zgadzacie, czy doświadczacie takich sytuacji. Tej różnicy, czegoś nie jeść, coś jeść, może postanowię sobie biegać, różnica pomiędzy tylko takim zwykłym postanowieniem sobie, a podjęciem takiej decyzji, że ja to zrobię na pewno, że ja dam z siebie wszystko, żeby to zrobić. Popatrzcie, bo czy... Tak samo to słowo spróbuję oznacza... O, jesteśmy, wróciliśmy. Spróbuję, no. To jest coś takiego, że tylko próbujesz coś zrobić, a na przykład spróbuj wypić mleko, no to albo piję mleko, albo wow. Spróbuję, czyli nie zrobię tego. Czyli słowo spróbuję jest zaprzeczeniem zrobię, czyli można by to tak zestawić, że spróbuję, to znaczy od razu mówię, że nie zrobię. Podświadomie to słowo wywołuje, że ja tego nie dokonam. Jeżeli mówię słowo spróbuję, często zdarza się w większości przypadków, 99% słowo spróbuję oznacza nie zrobię. A tak jak powiedziałaś tutaj Dorotka, właśnie jaka jest różnica, często nieświadomie używamy tego słowa spróbuję, 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 więc dajemy sobie podświadomości taką informację, jednak tego nie dam rady zrobić od samego początku i startu. No i jaka jest różnica między podjęciem takiej konkretnej decyzji? Ja na przykład postanowiłam któregoś dnia spotkać się z Dorotą, teraz, właśnie niedawno, i chciałam ją zaprosić do siebie w Bory.
I od razu kontakt, no to co, dzwonię, rozmawiamy, piszę, zapraszam Ciebie. Dorota mówi, nie, ale ja dzisiaj mam inne plany i tak dalej. I od słowa do słowa wyszło, że w takim razie, skoro Ty nie możesz do mnie, to ja przylecę do Ciebie. Tak. Odległość między nami jest dość duża, a od podjęcia decyzji to po prostu chwila, moment, bo to kilka dni temu podjęłyśmy tę decyzję, ja dzisiaj rano wcześniej wstałam w samolot, chwila i jestem. A wydawałoby się, że ta odległość, która nas dzieli, jest tak, no raczej wiele osób się mogło wycofać, tak? Więc jeśli chcesz, jeśli zadecydujesz, no to robisz, tak? A jakbym powiedziała, spróbuję przylecieć, spróbujemy się spotkać, to pewnie byłoby na zasadzie, jesteśmy w kontakcie, albo zdzwonimy się. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy też doświadczacie takich sytuacji, które pokazują właśnie różnicę, bo różnica pomiędzy tymi dwoma słowami, nawet w ładunku energetycznym, tak? Kiedy postanawiasz sobie tylko, nie wiem, spróbować, to ten ładunek energetyczny nie jest taki zintensyfikowany, tylko jest takie, wiecie, jest takie pozostawienie furtki, a albo zrobię, albo nie zrobię, nie? No na przykład, nie wiem, zjem zupę, a spróbuję zupę, jaka różnica? O. Zjem ciastko, czy spróbuję ciastko? To tylko nadgryzę, albo tak, nie? Aha. Więc nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wielka różnica jest między, w ogóle co znaczy słowo spróbuję, prawda? No właśnie. Więc ten fragment z Paulo Coelho, Alchemika, myślę, że z Alchemika będzie dużo fragmentów, absolutnie to pokazuje, gdy człowiek podejmuje już decyzję, czyli tak jak ty, jadę w Bieszczady z rozwojową kawą i po prostu po drodze zrobię wszystkie rzeczy, które będą do tego konieczne, bo podjęłam decyzję. Gdy człowiek podejmuje już decyzję, to trochę tak, jakby skoczył w wartki strumień, to jest przepiękne, wartki strumień, który porywa go w kierunku, o jakim mu się nawet nie śniło w chwili, gdy ją podejmował. W momencie startu, w momencie wyjściowym podejmowania decyzji nawet nie wiemy, co się wydarzy, jak to się wydarzy, tak? Tak. Często tak. Nie wiemy, jak to się wydarzy. A strumień cię tym nurtem porwie. Tak, bo to jest magia tego słowa, to jest ładunek energetyczny i wibracje tego słowa, że pociąga za sobą po prostu wszystko, co konieczne, żeby się to wypełniło, tak. Żeby się wypełniła ta decyzja. I wibracje działają jak wir wtedy, ale taki bardziej nie wir, prąd bym powiedziała, który pcha cię do zrealizowania i pokazuje ci, w jaki sposób możesz. O, strumień, to co Paulo Coelho porównał, to też ja bym porównała właśnie do takiej rzeki, tylko właśnie takiej dzikiej rzeki, że bez względu na to, czy po drodze pojawi nam się kamień, jakaś kłoda przewrócona, drzewo spadło, dobra jest. A ten nurt, nurt tej rzeki, tego jak on to nazwał? Strumienia. Nurt tego strumienia pokona, z boku, górą, przepłynie nad tym kamieniem, pod tą kłodą i dopłynie tam, gdzie trzeba, więc tak. Ta decyzja jest jak ten strumień, że te wszystkie jakieś problemy, na przykład odległość mogła być problemem, tak? Więc ja ją pokonałam jak ten strumień w momencie, kiedy byłam na tym flow decyzji. No tak, bo podjęła decyzję i okazało się, że są loty, że się godziny zgadzają. Tak. Wiecie, my bardzo często boimy się podjąć te decyzje, boimy się tego słowa, bo my tak gdzieś podświadomie czujemy, że to jest takie już wiążące. Boimy się, ponieważ często nie wiemy, jak do tego doprowadzić, jak mamy to zrealizować, jak te decyzje mamy wypełnić. Ale właśnie chciałam, dzisiaj ja myślę, że Ty się też się przyłączasz do tego, że chcemy wszystkich nas i siebie również zainspirować do tego, żeby podejmować decyzje częściej, żeby częściej jakby oddawać się temu, co ma się wydarzyć, żeby decyzja się wypełniła. Niekoniecznie musimy mieć wszystko z góry przewidziane, z góry zaplanowane, z góry, nie wiem, ten strumień, który płynie, on nie wie, w którym momencie, jakie będą przeszkody, co ma zrobić. On po prostu idzie, tak? Bo podjął decyzję, bo to jest jego kierunek. Więc nie ma przewidziane i zaplanowane, jak on dopłynie w dane miejsce. Pięknie to powiedziałaś, bo ma obrany kierunek.
i wtedy nie wiadomo, co jest za zakrętem, a może jakiś tam bóbr sobie skrobie i właśnie przerzuci, coś spadnie, czy cokolwiek, nie wiem, kajaki spotkamy na drodze, turystę, jakiegoś rybaka, no to ten strumień jakoś tam sobie poradzi, tak? Znajdzie drogę, ale... Tak, Bóg obrał kierunek, bo kierunek jest, więc... Ten kierunek chyba jest kluczem do tego, żeby kierunek, czyli co, ja tak powiem w skrócie, co jest najważniejsze, jest ważniejsze od tego, jak się to wypełni. Bo jak się pojawi później, prawda? Bo jak się pojawi później. Nie? Najważniejsze jest co. Jeśli obramy co, czyli obierzemy decyzję, podejmujemy decyzję, nie wiedząc nawet, jak tego dokonamy, to możemy być na 100% przekonani, ja Was o tym, w tym utwierdzam, zapewniam, że jak się pojawi, ponieważ jak dostosowuje się do co. Mm-hmm. Ale pięknie jak, bardzo pięknie. Jak właśnie pojawiają się często wątpliwości i co jak sobie z tym poradzić, tak? Bo ja w pierwszej chwili pomyślałam, jak już dowiedziałam się, że Ty masz plany jechać w te Bieszczady, to pojawiła mi się wątpliwość, że może już za późno, fajnie by było, jakbym z Tobą mogła w tym uczestniczyć, ale no już nie będę Ci głowy zawracała, nawet przyszła mi przez sekundę, ale ją szybko przegoniłam i stwierdziłam, po co będę gdybać, jak mogę po prostu zapytać, najwyżej usłyszę, no sorry, za późno, trzeba było wcześniej, no i zapytałam i okazuje się, że możemy więcej niż myślimy, że możemy, tak? Bo podjęłaś decyzję, że zapytasz. Tak, podjęłam decyzję, że zapytam. Potem dostałam odpowiedź, że jest to możliwe. I później zapytałam, ale jak ja się do Ciebie dostanę? Przecież to jest daleko. I jejku, bo to tyle godzin jazdy. Ojej, a nagle przecież są samoloty, tak? Dla nas są, prawda? Wyszukałam, akurat była też i opcja korzystna dla mnie, i godzinowo, i finansowo, więc stwierdziłam, że po prostu wszechświat nam sprzyja. Tak, bo jeśli podejmujemy właśnie decyzję, ja wiem, że ciągle o tym samym mówię, ale tego cały czas doświadczam, tej mocy tego, właśnie takiego podejścia i tej wiary w to, że to jest możliwe, że jeśli podejmujemy, nie wiem, co chciałam powiedzieć, że jeśli podejmujemy decyzję, aha, to... że jest zgodną z nami, czyli coś, co my chcemy, bo ty to było Twoje, ja moje. Chcę tam jechać, tak? Czyli nie narzucone, po prostu jeśli... Tak, jeśli coś jest zgodne z nami, z tym, co my chcemy, to wtedy też się właśnie uruchamiają wszystkie te zasoby, żeby nam pomóc, wszystkie te możliwości, żeby nam pomóc. To jak? Tak. Żeby się wypełniło jakoś jak. Nie? Cudnie. Słuchajcie, dziękujemy Wam. Te teleporanki mają... inspirujące, mają być tylko taką zajawką, takim one message do tego, żeby każdy z nas, my tutaj też również się tego wszystkiego uczymy, doświadczamy, żeby każdy z nas sobie gdzieś tam na dany dzień miał taką fajną myśl, jak to jest u mnie, może chodzi za mną gdzieś jakaś decyzja, której boję się podjąć, bo jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Więc zachęcamy dzisiaj do tego, żeby się zainspirować tym fragmentem książki. Myślę, że on wie, co tu pisze. My tego też, ja tego ciągle doświadczam, takich nadprzyrodzonych sytuacji. Zawsze wtedy one się wydarzają, jak moje co, czyli mój obrany kierunek jest mój. Taki mój taki wnętrza, serca. Nie? Taki serca. No, myślę, że będziecie tutaj nas widzieć dużo, często, bo wyjeżdżamy właśnie w Bieszczady na rozwojową kawę, wyjazdowa rozwojowa kawa z dziewczynami, 13 wspaniałych kobiet. Będziemy... Szczęśliwa trzynastka! Tak, ale w ogóle to tak jest, to już nie, coś jest tutaj z tym związane, bo było jakoś tam, to ktoś chciał dojść, to ktoś zrezygnował, cały czas się coś działo. Przepływ był. Był taki przepływ, żeby było 13. Ciągle się wyrównywało do 13. To jest takie niesamowite. Więc będziemy na pewno się dzielić naszą tym, co przeżywamy, czego doświadczamy, naszą energią, na pewno pięknymi krajobrazami, bo Bieszczady uwielbiam od lat, uwielbiam po prostu i zachęcam wszystkich, którzy lubią spokój, ciszę i dziką przyrodę. A mój to będzie pierwszy raz, bo jeszcze w Bieszczadach nie byłam, a pomyślałam sobie, jakby to było, gdybym poleciała w Bieszczady.
Jakby to było. Tak, jakby to było, gdyby, to jest niesamowita fraza, zadać sobie takie pytanie, uruchamiają się niesamowite rzeczy. To jest też tytuł mojego e-booka, więc zachęcam, zapraszam na stronę dorotaozo.pl. Jakby to było, gdyby, to jest zdanie, które przenosi nas często ze stanu stagnacji w stan absolutnego takiego wariactwa, szaleństwa. My dzisiaj nawet rozmawiałyśmy, że życie jest szalone wtedy, kiedy my jesteśmy szaleni, nie? Więc jakby to było, gdyby, przenosi nas w ten stan takiego może niepoukładanego życia, ale za to bardzo fascynującego, nie? Cudowności dla Was, obserwujcie nas, jesteśmy w Bieszczadach do niedzieli wieczorem, więc będziemy się dzielić i przyrodą, i sobą, i tą wiedzą, którą mamy, bo dziewczyny, które przyjeżdżają, każda w swoim jakimś tam obszarze niesamowita jest, więc dużo fajnych rzeczy, wymiana wiedzy, poglądów, wymiana energii i będziemy Was inspirować, bo kto wie, może rozwojowe kawy na wyjeździe, jeszcze będą kolejne cykle, więc będziemy Was zapraszać. Cudowności, Violetta Aronowska i Dorota Orzuk. Dobrego dnia. Cześć.